Rozdział trzynasty Złota klatka. Znajdowali się w eleganckim pokoju recepcyjnym, takim, jakie miewają wielkie amerykańskie korporacje mieszczące się na najwyższych piętrach nowojorskich wieżowców. Była to idealnie kwadratowa sala o wymiarach 6 na 6 metrów. Na podłodze leżała gruba wykładzina koloru wina, ściany zaś i sufit miały miękki, popielaty odcień. Barwne litografie tancerek de Gasa wisiały w kilku miejscach na ścianach, a wnętrze oświetlały wysokie, nowoczesne lampy z ciemnozielonymi, jedwabnymi, abażurami o modnym, beczkowatym kształcie. Po prawej ręce bonda stało masywne machoniowe biurko z blatem obitym zieloną skórą, przy nim odpowiednio dobrane, zgrabne, miękkie krzesło. Na biurku stał aparat telefoniczny z nowoczesną centralką, jeden z najdroższych typów. Obok, dwa wysokie, antyczne fotele czekały na gości. Po drugiej stronie pokoju znajdowały się jeszcze dwa fotele, usytuowane na końcach długiego, wąskiego stołu, na którym leżały kolorowe pisma. Na biurku oraz na stole stały w wysokich wazonach świeże bukiety hibiskusów. Powietrze było przyjemnie chłodne i unosił się w nim delikatny, drogi zapach. W pokoju znajdowały się dwie kobiety. Przy biurku z piórem uniesionym nad przygotowanym formularzem siedziała kinka w rogowych okularach i o krótko obciętych czarnych włosach. Wyglądała na osobę o dużych kompetencjach. Na twarzy miała powitalny uśmiech typowy dla dobrej recepcjonistki, pogodny, usłużny, a zarazem pytający. Natomiast przy drzwiach, przez które weszli do środka, stała, wciąż trzymając je za klamkę. Bardziej matronowata kobieta w wieku mniej więcej 45 lat. W jej żyłach również płynęła chińska krew. Tęgawa, dobrze zadbana, zachowywała się z wręcz przesadną uprzejmością. Jej twarz, na której połyskiwały kwadratowe binokle, wyrażała tylko jedno pragnienie, aby goście czuli się tu jak u siebie w domu. Obie kobiety miały na sobie iskrzące się bielą kostiumy. A na nogach białe pończochy i białe pantofle, zupełnie jak pracownice najdroższych amerykańskich gabinetów kosmetycznych. Jasny odcień ich skóry świadczył, iż niewiele czasu spędzają na wolnym powietrzu. Podczas gdy bąd rozglądał się po pomieszczeniu, chinka przy drzwiach zaczęła wygłaszać powitalne banały, jakby była gospodynią witającą gości, którzy spóźnili się na przyjęcie, bo złapała ich ulewa. Och, moi biedacy. Nie miałyśmy pojęcia, o której się was spodziewać. Wciąż nam powtarzano, że jesteście w drodze. Najpierw myślałyśmy, że zjawicie się w porze obiadowej, potem, że zdążycie przybyć na kolację, a dopiero pół godziny temu otrzymałyśmy wiadomość, że pojawicie się na śniadanie. Na pewno umieracie z głodu. Chodźcie szybko, pomożecie siostrze Rose wypełnić kwestionariusz a potem zaraz położycie się spać. Musicie padać z wyczerpania. Cumknąwszy parę razy, zamknęła drzwi, po czym podprowadziła Bonda i dziewczynę do biurka. Trajkocząc bez przerwy, wskazała im fotele, żeby usiedli. Ja jestem siostra Lili, a to jest siostra Rose. zadawam wam tylko kilka pytań. Może papieroska? Postawiła przed nimi na biurku pudełko obite tłoczoną skórą i otworzyła wieczko. Wnętrze podzielone było na trzy części. Te są amerykańskie, te angielskie, a te tureckie, wyjaśniła, wskazując po kolei małym palcem, po czym podniosła z biurka dużą, elegancką zapalniczkę. Bond z kutymi dłońmi sięgnął po tureckiego. Siostra Lili aż pisnęła z oburzenia. Jej. Była autentycznie skonsternowana. Siostro Rose, szybko, proszę dać mi kluczyk. Ileż to już razy im powtarzałam, że pacjenci nie mogą być skrępowani, kiedy tu wchodzą, zawołała gniewnym, pełnym niezmaku tonem. Naprawdę, co za ludzie. Nie możemy puścić tego płazem. Siostra Rose była równie zmieszana. Pośpiesznie wygrzebała z szuflady kluczyk i wręczyła siostrze Lili, która, wciąż prychając z niezadowolenia, zdjęła kajdanki Bondowi i dziewczynie, a następnie cisnęła je, niczym brudne bandaże, do kosza na śmieci stojącego za biurkiem. Dziękuję, powiedział bond. Nie bardzo wiedząc, jak powinien się zachować, postanowił wpaść w ton narzucony przez kinki. Wziął papierosa. Zapalił go, po spojrzał na Honey hill Reader, która siedziała oszołomiona w fotelu, nerwowo zaciskając dłonie na poręczach. Uśmiechnął się do niej uspokajająco. A teraz, jeśli można. Siostra Rose pochyliła się nad długim kwestionariuszem wydrukowanym na drogim papierze. Obiecuję, że nie zajmę Państwu wiele czasu. Nazywa się Pan Bryce. John Bryce. Zanotowała szybko Stały adres Proszę napisać Królewskie Towarzystwo Zoologiczne Regent's Park, Londyn, Anglia Zawód ornitolog Następna rubryka Cel wizyty Oglądanie ptaków Jestem również przedstawicielem nowojorskiego Towarzystwa Ornitologicznego, które dzierżawi część tej wyspy naprawdę zdziwiła się. Bond widział, że zapisuje dokładnie wszystkie jego odpowiedzi. Przy ostatniej umieściła w nawiasie znak zapytania. A to pańska żona, prawda? Siostra Rose uśmiechnęła się uprzejmie w stronę Honej, ile też interesuje się ptakami? Oczywiście. Jak ma na imię Honej, ile. Co za śliczne imię. Ucieszyła się siostra Rose, notując je szybko. Jeszcze tylko jedno pytanie i na tym koniec. Kogo powiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku i stopień pokrywieństwa tej osoby? Bond podał prawdziwe nazwisko Hem, mówiąc, że to jego wuj, a poniżej kazał napisać. Dyrektor generalny firmy Universal Export, Regents Park, Londyn. No, gotowe. Powiedziała siostra Rose, kiedy skończyła pisać: Dziękuję panu bardzo, panie Bryce, i życzę państwu miłego pobytu. Ja również dziękuję, odparł bąd, wstając. Wierzę, że nam się tu spodoba. Honej również wstała z fotela. Na jej twarzy wciąż malowało się oszołomienie. A teraz chodźcie ze mną, moi biedacy, powiedziała siostra Lili. Poprowadziła ich do drzwi na końcu pokoju. Nagle zatrzymała się z dłonią na okrągłej, kryształowej klamce. Ojej, zapomniałam numerów państwa pokoi. Siostro Rose, gdzie mamy państwa umieścić? W kremowym apartamencie? Tak, pokoje czternaście i piętnaście. Dziękuję, kochana. A teraz pozwolą państwo za mną, powiedziała popychając drzwi. Strasznie mi przykro, ale to spory kawałek drogi. Zamknęła drzwi i pośpieszyła przodem. Pan doktor kilkakrotnie już mówił, że trzeba zamontować ruchomy chodnik, ale sami państwo wiedzą, jak to jest z tak zapracowanym człowiekiem. Roześmiała się. Tyle ma spraw na głowie. Tak, wyobrażam sobie, odparł uprzejmie bąd. Ujął chonej za rękę i ruszyli za dziarsko maszerującą matroną długim, wysokim korytarzem utrzymanym w takim samym stylu jak pokój recepcyjny. Oświetlenie zapewniały rozmieszczone w regularnych odstępach eleganckie kinkiety. Bąd odpowiadał grzecznymi monosylabami na radosne ćwierkanie siostry Lili, która co rusz rzucała przez ramię jakieś pytania czy uwagi wciąż zastanawiał się nad zdumiewającym powitaniem, jakie zgotowały im dwie chinki. Był absolutnie przekonany, że nie udawały. Każde ich słowo, każdy gest, wszystko było na miejscu. Tworzyły fasadę dla jakiejś innej, prawdziwej działalności doktora, no ale jego dbałość o szczegóły była wręcz zaskakująca. Zarówno obie kobiety, jak i sposób urządzenia wnętrza, Sprawiały jak najbardziej przekonujące wrażenie. Fakt, że w pokoju recepcyjnym i w korytarzu nie było żadnego rezonansu, świadczył o tym, iż od chwili opuszczenia baraku znajdowali się we wnętrzu góry. Szli przez jej podstawę, prawdopodobnie w zachodnim kierunku, w stronę skalnej ściany, którą kończyła się wyspa. W korytarzu nie było widać śladów wilgoci, czuło się w nim natomiast powiewczystego, chłodnego powietrza. Wykucie korytarzy i pomieszczeń musiało być dziełem dobrych fachowców i niewątpliwie pochłonęło masę pieniędzy. Blada cera obu Chinek świadczyła o tym, że rzadko opuszczają wnętrze góry. Z tego, co mówiła siostra Lili, można było się domyślić, że należą do odrębnego personelu nie mającego nic wspólnego z uzbrojoną hałastrą na zewnątrz, prawdopodobnie nawet się nie orientowały. Jakich to zbiorów doktorno zatrudnia do pilnowania wyspy. Na końcu korytarza znajdowały się kolejne drzwi, zanim do nich dotarli, Bond doszedł do wniosku, że znaleźli się on i honej, w groteskowej, a nawet niebezpiecznie groteskowej, sytuacji. Jednakże rozmyślanie o niej nie miało większego sensu. Należało się dostosować do ociekającego uprzejmością scenariusza. Przynajmniej warunki były tu znacznie lepsze niż na zewnątrz. Siostra Lili zadzwoniła do drzwi. Spodziewano się ich, bo drzwi otworzyły się błyskawicznie. Czarująca młoda chinka w biało-liliowym kwiecistym kimonie powitała ich w progu, uśmiechając się i kłaniając tak nisko, jak to tylko chinki potrafią. Na jej bladej, podobnej do ponka kwiatu twarzy malował się ciepły, powitalny uśmiech. Wreszcie są, Maj. Zawołała siostra Lili. Pan i pani bryce. Na pewno są bardzo wyczerpani, więc musimy ich szybko nakarmić i położyć do łóżka. Zwróciła się do Bonda. Przedstawiam panu Maj. To kochana dziewczyna. Zaraz zaopiekuje się państwem. Jeśli tylko coś będzie państwu potrzebne, proszę natychmiast na nią dzwonić. Wszyscy nasi pacjenci bardzo ją sobie cenią. Pacjenci, pomyślał Bond, już drugi raz używa tego słowa, uśmiechnął się uprzejmie do młodej Chinki. Bardzo mi miło, gdyby zechciała nam pani wskazać nasze pokoje. Maj uśmiechnęła się serdecznie. Mam nadzieję, że będzie tu państwu wygodnie, panie Bryce, powiedziała niskim, pełnym powabu głosem. Jak tylko się dowiedziałam, że Państwo dotarli, pozwoliłam sobie zamówić dla Państwa śniadanie. Więc gdyby zechcieli Państwo udać się za mną. W ścianie na wprost znajdowały się rozsuwane drzwi windy. Po bokach, w lewo i w prawo, odchodziły korytarze. Dziewczyna skierowała się w prawo, bądź ich one chwile ruszyli za nią. Siostra Lili szła na końcu. Po obu stronach korytarza ciągnęły się numerowane drzwi. Wystrój wnętrza był tu inny. Jasnoróżowe ściany, popiela to szara wykładzina. Drzwi miały numery powyżej dziesiątki. Na samym końcu korytarza mieściły się obok siebie pokoje numer czternaście i piętnaście. Maj otworzyła drzwi czternastki. Weszli za nią do środka. Znaleźli się w sympatycznym pokoju jakby żywcem przeniesionym z nowoczesnego hotelu w miami szerokie, wygodne łoże ściany pomalowane na zielono, na ciemnej, lśniącej machoniowej podłodze puszyste białe dywany, do tego ciekawie zaprojektowane bambusowe meble obite białą tkaniną w Czerwone Róże. Jedne drzwi prowadziły do drugiego pokoju o wnętrzu urządzonym w bardziej męskim stylu. Natomiast za drugimi kryła się wyjątkowo luksusowo urządzona łazienka z wpuszczoną w posadzkę wanną i z bidetem. Tylko dwie rzeczy, pomyślał Bond, różniły ten pokój od apartamentu hotelowego na Florydzie. Brak okien oraz brak klamek od wewnętrznej strony drzwi. Mai patrzyła wyczekująco. Bond odwrócił się do Honey i uśmiechnął się. Jak myślisz, kochanie? Powinno nam tu być wygodnie, prawda? Honej stała, skubiąc rąbek spódnicy. Skinęła głową, nie podnosząc wzroku. Rozległo się ciche pukanie, i do pokoju weszła jeszcze jedna dziewczyna, równie ładna jak Maj, trzymając na uniesionej dłoni pełną tacę. Postawiła ją na środkowym stole i przysunęła do niego dwa fotele. Szybkim ruchem ściągnęła z tacy śnieżno serwetę która zakrywała naczynia i drobnymi kroczkami opuściła pokój. Mai i siostra Lili również cofnęły się do drzwi. Starsza Chinka zatrzymała się w progu. Zostawiamy was, moi mili, w spokoju. Jeśli czegoś będzie wam potrzeba, wystarczy zadzwonić. Dzwonki są przy łóżkach. Aha, i jeszcze jedno. W szafach znajdziecie pod dostatkiem odzieży. W chińskim stylu, co prawda, dodała, uśmiechając się przepraszająco, ale mam nadzieję, że przynajmniej wielkość będzie odpowiednia. Dopiero wczoraj wieczorem otrzymaliśmy wasze wymiary. Pan doktor wydał ścisłe polecenia, żeby wam nie przeszkadzano. Natomiast będzie zachwycony, jeśli zechcą państwo zjeść z nim kolację. Cały dzień mają państwo dla siebie, na odpoczynek, na aklimatyzację. Urwała i spojrzała na nich, uśmiechając się pytająco: Czy mogę powiadomić pana doktora, że państwo? Oczywiście, rzekł bąd. Proszę przekazać panu doktorowi, że z radością przyjmujemy jego zaproszenie. Och, na pewno bardzo się ucieszy zawołała, po czym obie chinki, posyłając bądowi i honej promienne uśmiechy, wycofały się cicho, zamykając za sobą drzwi. Bąd odwrócił się w stronę dziewczyny. Była wyraźnie speszona i wciąż unikała jego wzroku. Domyślił się, że nigdy dotąd nie odnoszono się do niej tak uprzejmie i że po raz pierwszy w życiu widziała podobne luksusy. To, co się tu działo, musiało się jej wydawać znacznie bardziej dziwne i przerażające niż wszystko, co ich spotkało na zewnątrz. Stała bezradnie, zdumiona jak piętaszek tosząc rąbek zniszczonej spódnicy. Twarz miała pokrytą solą oraz warstwą pyłu, na której ściekający z czoła pot pozostawił szerokie wyżłobienie, bose nogi zaś nieprawdopodobnie brudne. Bond zwrócił uwagę na jej palce u stóp, kurczyły się i prostowały, nerwowo wczepiając się w gęsty dywan. Parsknął śmiechem. Cieszył się, że problemy Honej związane z tym, jak jest ubrana i jak powinna się zachować, zepchnęły na dalszy plan strach, jaki czuła. Śmiał się również z tego, jak okropnie muszą oboje wyglądać. Ona w łachmanach, on w brudnej niebieskiej koszuli, czarnych dżinsach i zabłoconych tenisówkach. Podszedł do dziewczyny i wziął jej ręce w swoje. Dłonie miała lodowate. Honej, wyglądamy jak dwa strachy na wróble, rzekł. Na szczęście mamy tylko jeden mały problem. Czy zjeść śniadanie od razu, póki jest ciepłe, czy najpierw zrzucić z siebie łachy i wykąpać się, a śniadanie zjeść zimne? Resztą się nie przejmuj. Znajdujemy się w ślicznym apartamencie i to jest najważniejsze. No więc co z kąpielą? Uśmiechnęła się niepewnie. Jej niebieskie oczy badały jego twarz, szukając w niej otuchy. Nie martwisz się tym, co się z nami stanie? Nie sądzisz, że to pułapka? Wskazała na pokój. Jeśli pułapka, to już w nią wpadliśmy i nie pozostaje nam nic innego, jak rozkoszować się serem. Tylko nie wiem, czy chcemy go jeść na ciepło, czy na zimno. Ścisnął jej ręce. Naprawdę, honej. Martwienie się pozostaw mnie. Przypomnij sobie, gdzie byliśmy godzinę temu. Czy tu nie jest nam lepiej? A teraz musimy tylko postanowić, co najpierw, kąpiel czy śniadanie? No cóż, jeśli, jeśli tak uważasz. Zaczęła z pewnym ociąganiem, w końcu jednak powzięła decyzję. Najpierw wolę się umyć ale musisz mi pomóc, dodała szybko, wykonując głową ruch w stronę łazienki. Nie mam pojęcia, jak się tym wszystkim posługiwać. To bardzo proste, powiedział Bond, zachowując powagę. Napuszczę ci wody do wanny. A kiedy ty będziesz się kapać, ja zjem śniadanie i jakoś przypilnuję, żeby twoje nie wystygło. Podszedł do jednej z szaf ściennych i odsunął drzwi. W środku wisiały kimona, niektóre jedwabne, inne płócienne. Wyciągnął pierwsze z brzegu płócienne. Rozbierz się i włóż to kimono, a ja tymczasem przygotuję ci kąpiel. Później sama sobie wybierzesz, w czym chcesz spać, a co włożyć wieczorem. Dziękuję. James, powiedziała z wdzięcznością. Jeśli tylko mi pokażesz. Zaczęła rozpinać bluzkę. Miał ochotę wziąć ją w ramiona, całować. Jednakże powiedział tylko W porządku, honej”. po czym wszedł do łazienki i odkręcił kurki. W łazience znajdowały się wszystkie potrzebne przybory toaletowe. Płyn kąpielowy Floris Lime dla panów oraz kostki kąpielowe firmy Guerlain dla pań. Bond zgniótł jedną kostkę i wrzucił do wanny. Natychmiast poczuł się jak w i pełnej orkidei. Mydło fleurs des Salpes też było produkcji Guerlaina. W szafce za lustrem, na umywalką, czekały szczoteczki, pasta i specjalne sznureczki do czyszczenia zębów, a także wykałaczki, aspiryna i żel aluminiowy. Dojrzał również elektryczną maszynkę do golenia, płyn po goleniu, dwie nylonowe szczotki i dwa grzebienie. Wszystko było fabrycznie nowe. Bond popatrzył w lustrze na swoje szare oczy i brudne, nieogolone policzki. Uśmiechnął się ponuro do słońcem twarzy rozbitka. Tak, pigułkę powleczono najsłodszym możliwie cukrem. Należało więc oczekiwać, że kiedy nadejdzie czas ją przełknąć, okaże się naprawdę bardzo, bardzo gorzka. Wrócił do wanny i sprawdził wodę. Była zbyt gorąca dla kogoś. Kto prawdopodobnie nigdy dotąd nie zażywał kąpieli. Dolał trochę zimnej. Gdy tak stał pochylony, poczuł czyjeś ręce na szyi. Wyprostował się. Złociste ciało honej lśniło pośród wyłożonych białymi kaflami ścian. Pocałowała go w usta mocno i niezdarnie. Objął ją i z całej siły przycisnął do siebie. Serce waliło mu jak młot. Dziwnie się czułam w tym chińskim stroju, szepnęła mu na ucho. A poza tym, powiedziałeś tej kobiecie, że jesteśmy małżeństwem. Dłoń Bonda spoczywała na lewej piersi dziewczyny. Jej sutek był twardy z podniecenia, a brzuch napierał na jego brzuch. Czemu nie? Czemu nie? Nie bądź durniem. To absolutnie nieodpowiednia chwila. Jesteście oboje w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Musisz mieć umysł zimny jak lód, jeśli chcesz się z tego jakoś wykaraskać. Później, później, bądź silny. Zdjął rękę z piersi honej i zarzucił jej na szyję. Potarł twarzą o twarz dziewczyny, a potem zbliżył usta do jej warg i długo i namiętnie je całował. Następnie cofnął się na odległość wyciągniętej ręki. Przez pewien czas wpatrywali się w siebie oczami błyszczącymi z pożądania. Honej oddychała szybko, pomiędzy jej rozchylonymi ustami połyskiwały białe zęby. Honej, wskakuj do wanny, zanim dam ci klapsa powiedział, próbując zapanować nad drżącym głosem. Uśmiechnęła się, bez słowa weszła do wanny i wyciągnęła się w niej. Podniosła wzrok na bonda. Jasne włoski na jej ciele liśniły prowokująco w wodzie niczym złote monety. Musisz mnie umyć, szepnęła prowokacyjnie. Sama nie umiem. Pokażesz mi, jak to się robi? Zamknij się, honej! Zawołał zdesperowany. Koniec flirtowania. Bierz mydło, gąbkę i szoruj się. Cholera, to nie jest właściwy moment na uprawianie miłości. Idę jeść śniadanie. Chwycił klamkę i otworzył drzwi. James. Zawołała cicho. Kiedy się obejrzał, pokazała mu język. Wyszczerzył do niej zęby i wyszedł, trzaskając drzwiami. Udał się do drugiego pokoju i przez chwilę stał po środku, czekając, aż serce przestanie mu walić. Potarł dłońmi twarz i potrząsnął głową. Żeby pozbyć się sprzed oczu obrazu chonej, usiłując jakoś zebrać myśli, zaczął dokładnie oglądać oba pokoje w poszukiwaniu drogi ucieczki, mikrofonów, czegoś, co mogłoby posłużyć mu za broń albo dostarczyć nowych informacji o doktorze No. Nie znalazł nic. Na ścianie wisiał zegar elektryczny, który wskazywał 8.30, a nad szerokim łóżkiem widniał cały szereg przycisków z napisami bufet, fryzjer maniki Pokojówka. Telefonu nie było. W obu pokojach, wysoko pod sufitem, znajdowała się krata wentylacyjna. Otwory jednak były małe. Bezużyteczne. Drzwi wykonane były z jakiegoś lekkiego metalu i pomalowane w tym samym kolorze co ściany. Bąt uderzył w nie całym ciężarem. Nawet nie drgnęły. Potarł ramię. Apartament był więzieniem eleganckim więzieniem. Nie było co do tego dwóch zdań. Tkwili w pułapce. Jedyne, co im pozostało, to, póki jeszcze mogli, rozkoszować się serem. Usiadł przy zastawionym stole. W platerowej misie wypełnionej kruszonym lodem czekała spora szklanka soku ananasowego. Wypił duszkiem sok, a następnie zdjął pokrywkę z talerza. Na jedną osobę przypadały grzanki z jajecznicą, cztery plasterki bekonu, nerka z rusztu oraz kawałek wieprzowej kiełbasy. Oprócz tego na stole znajdowały się dwa rodzaje tostów, świeże bułeczki, marmolada, miłt i dżem truskawkowy. Kawa w termosie była gorąca. Śmietanka pachniała świeżo. Z łazienki doleciał go głos Honej, nuciła Marion. Bond zmusił się, żeby nie słuchać i wziął się do grzanek. Dziesięć minut później usłyszał, że otwierają się drzwi Łazienki. Odłożył tosta z marmoladą i zakrył rękami oczy. Dziewczyna roześmiała się. Tchórz, boi się prostej dziewczyny, zawołała. Potem usłyszał, że dziewczyna podchodzi do szafy i szpera w niej. Jednocześnie mówiła, jakby sama do siebie. Ciekawe, dlaczego tak się boi. Gdybyśmy się zaczęli siłować, na pewno bez trudu rozłożyłabym go na łopatki. Może właśnie tego się boi? Może nie jest taki silny? Bicepsy ma duże, klatkę piersiową szeroką. Ale reszty jego ciała dotąd nie widziałam. Może więc wszystko inne ma małe i słabe? Tak, pewnie o to chodzi. Dlatego nie ma odwagi się przy mnie rozebrać. H.M. Ciekawe. Czy w tym bym mu się podobała? Podniosła głos. James, kochanie, podobałabym ci się w białym kimonie, po którym latają bladoniebieskie ptaki? Tak, do licha, odparł Bond, nie odsłaniając oczu. A teraz przestań wreszcie mruczeć do siebie pod nosem i chodź jeść. Robię się senny. Och, zawołała. Jeśli chcesz przez to powiedzieć, że czas... Abyśmy poszli do łóżka, to już pędzę. Rozległ się tu pod bosych stóp i bąd usłyszał, jak Honej siada przy stole. Opuścił ręce. Uśmiechała się do niego. Wyglądała czarująco. Włosy miała umyte, wysuszone i pięknie wyszczotkowane, z jednej strony twarzy zaczesane za ucho, z drugiej opadające na policzek. Jej skóra lśniła świeżością, a wielkie niebieskie oczy iskrzyły się radośnie. Podobał mu się nawet złamany nos dziewczyny, stanowił jakby jej nieodłączną część. Nagle bądź pojął, że będzie mu smutno, kiedy Honej stanie się pięknością bez skazy, taką samą pięknością jak tysiące innych dziewcząt. Ale wiedział, że nawet nie warto próbować jej o tym przekonywać. Siedziała grzecznie, trzymając ręce na podołku poniżej długiego dekoltu, przez który widać było połowę jej piersi oraz trójkąt brzucha. Słuchaj, honej, rzekł surowym tonem Bond. — Wyglądasz uroczo, ale nie tak nosi się, kimono. Zaciągnij poły, zwiąż ciasno paskiem i przestań pozować na kurtyzanę. Przy śniadaniu to nie przystoi. Ale z ciebie nudziasz, zawołała, ale zmniejszyła nieco dekolt. Dlaczego nie chcesz się ze mną bawić? Miło byłoby poudawać, że jesteśmy małżeństwem. Nie przy śniadaniu powiedział stanowczo No już, zajadaj. Wszystko jest przepyszne a ja jestem potwornie brudny muszę się ogolić i wykąpać. Wstał, poprzedł stół i pocałował honej w czubek głowy a jeśli chodzi o twoje pytanie, to wolałabym bawić się z tobą niż z kimkolwiek na świecie ale nie teraz, nie czekając na jej odpowiedź. Wszedł do łazienki i zamknął drzwi. Ogolił się, wykąpał, a potem wziął zimny prysznic. Co pewien czas nachodziła go tak straszna senność, że musiał przerywać to co robił i opuszczać głowę między kolana. Kiedy zaczął myć zęby, ledwo mógł poruszać szczotką. Wreszcie zrozumiał, co się z nim dzieje, podano mu środek nasenny. W kawie czy w soku ananasowym? Nie miało to znaczenia. Nic nie miało znaczenia. Pragnął wyciągnąć się na posadzce i zamknąć oczy. Słaniając się na nogach, otworzył drzwi. Zapomniał, że jest nagi. Zresztą to też nie miało znaczenia. Honej skończyła już śniadanie. Była w łóżku. Zataczając się i przytrzymując mebli, podszedł do niej. Kimono dziewczyny leżało na podłodze. I spałem mocno, naga, przykryta tylko prześcieradłem. Bond popatrzył sennie na wolną poduszkę obok głowy dziewczyny. Nie. Znalazł kontakt i zgasił światło. Po czym na czworakach zaczął się czołgać do swojego pokoju. Dotarł do łóżka i wszedł na nie z wielkim wysiłkiem. Wyciągnął ciężkie jak są, łowił ramię, żeby zgasić lampę stojącą przy łóżku. Nie mógł trafić na wyłącznik, w końcu ustrącił niechcący lampę na podłogę. Żarówka pękła z hukiem. Ostatnim wysiłkiem woli, bąd przekręcił się na bok i pozwolił się porwać fali snu. Świecące wskazówki zegara elektrycznego wiszącego na ścianie w pokoju, w którym spała Honej, wskazywały dziewiątą trzydzieści. O dziesiątej drzwi się cicho otworzyły. Na tle oświetlonego korytarza ukazała się wyjątkowo wysoka, chuda sylwetka mężczyzny. Musiał mieć prawie dwa metry wzrostu. Przez chwilę stał w drzwiach, nasłuchując, z rękami skrzyżowanymi na piersi. Upewniwszy się, że lokatorzy śpią, wszedł wolno do pokoju i zbliżył się do łóżka. Znał drogę. Schylił się i przez moment słuchał miarowego oddechu dziewczyny. Potem sięgnął do latarki umocowanej na pasku biegnącym wokół klatki piersiowej i nacisnął przełącznik, rzucając w dół szeroki snop światła. Mężczyzna schylił się, żeby obejrzeć twarz dziewczyny. Wpatrywał się w nią przez kilka minut. Potem wyciągnął rękę, ujął nią brzeg prześcieradła i powoli ściągnął je w dół. Ręka mężczyzny nie była ludzką ręką. Były to ruchome. Stalowe szczypce na końcu metalowego pręta, którego drugi koniec nikł w czarnym, jedwabnym rękawie. Mężczyzna miał protezę. Przez długą chwilę patrzył na nagie ciało, obracając się to w lewo, to w prawo, żeby je lepiej oświetlić latarką. Potem stalowe szczypce ponownie ujęły brzeg prześcieradła i podciągnęły je do góry. Mężczyzna stał jeszcze moment, przyglądając się twarzy śpiącej dziewczyny po czym wyłączył wiszącą na piersi latarkę i bezgłośnie skierował się w stronę otwartych drzwi pokoju, w którym spał bąd. Przy łóżku sąda mężczyzna spędził znacznie więcej czasu. Wpatrywał się w każdą linię, każdą zmarszczkę na opalonej, nieco drapieżnej twarzy pogrążonego w głębokim śnie, nieobecnego ducha manglika. Spoglądając na żyłę pulsującą mu na szyi, mężczyzna policzył tętno, a potem kiedy ściągnął ze śpiącego prześcieradło, policzył jej jeszcze raz, obserwując lekkie drgania skóry w okolicy serca. Oszacował siłę wyraźnie zarysowanych mięśni, ramion i ud, po czym długo obserwował płaski brzuch, usiłując ocenić kryjącą się w nim moc. Pochylił się nawet nad wyciągniętą do góry prawą ręką bonda i studiował uważnie jego linie życia i przeznaczenia. Wreszcie stalowe szczypce z niezwykłą delikatnością podciągnęły prześcieradło z powrotem pod brodę śpiącego. Wysoka postać stała jeszcze przez chwilę nad błądem, po czym szeleszcząc cicho kimonem przeszła przez oba pokoje i wyszła na korytarz. Drzwi zamknęły się z cichym trzaskiem. Rozdział XIV Podwodny Salon. Zegar elektryczny w chłodnym. W zaciemnionym pokoju mieszczącym się we wnętrzu góry wskazywał w pół do piątej. Na zewnątrz góry na kropkę i dobiegał końca kolejny skwarny i smrodliwy dzień. Stada ptaków na wschodnim krańcu wyspy, czaple, pelikany, szablodzioby, broćce, ślepowrony, flamingi, a także nieliczne różowe warzenchy łowiły ryby w płytkich wodach jeziora lub budowały gniazda. Jednakże spokój ptaków tyle razy był zakłócany w ciągu ostatniego roku, że większość z nich zrezygnowała z budowy. Od kilku miesięcy zajmowane przez ptaki tereny systematycznie nawiedzał nocą potwór, palił krzaki, w których przesiadywały, i niszczył wszystkie świeżo wzniesione konstrukcje. W tym sezonie wiele ptaków nie odczuwało popędu do rozmnażania. Zapowiadało się na to, że niektóre podejmą próbę migracji a wiele padnie w wyniku nerwowej histerii, która zwykle ogarnia ptasie kolonie, kiedy coś narusza spokój, w jakim żyły dotychczas. Na drugim końcu wyspy, tam gdzie znajdowały się pokłady guana, upodobniające górę do ośnieżonego szczytu, niezliczone rzesze kormoranów spędziły dzień tak jak zwykle, opychając się rybami i składając swojemu troskliwemu właścicielowi podziękowanie w postaci odrobiny cennego nawozu każdy. Ich pory godowej nie zakłóciło nic. Teraz kręciły się hałaśliwie przy bezładnej stercie patyków, które były zaczątkami ich gniazd. Każdy stos był oddalony od sąsiednich o 60 cm, gdyż kormorany należą do kłótliwych ptaków, a 60 cm to właśnie średnica koła, którego obszar każdy z nich uważa za swoje niepodzielne królestwo. Poniżej szczytu góry, tam gdzie prowadzono eksploatację guana Mniej więcej setka murzynów i murzynek kończyła właśnie pracę. Ze zbocza góry wykopano kolejne pięćdziesiąt metrów sześciennych odchodów, przedłużając poziom wydobywczy o dalsze 20 metrów. Zbocze góry przypominało terasowe winnice północnych Włoch, z tym że na płaskich progach nie rosło tu nic. Wokół nosił się smród, lecz nie gazu błotnego, jak na pozostałym obszarze wyspy, a amoniaku. Nieprzyjemny. Gorący wiatr, który suszył złoża, porywał wzbijający się przy kopaniu biało pył i ciskał w oczy, uszy i nozdrza robotników. Ci jednak już dawno przywykli i do odoru, i do pyłu. Ich praca była łatwa, bezpieczna. Nie mieli powodów do narzekań. Ostatni tego dnia wagon kolejki wąskotorowej ruszył krętymi torami w stronę kruszarki i segregatora. Rozległ się gwizd. Kopacze zarzucili na ramiona niezgrabne kilofy i zeszli leniwie po zboczu do otoczonego wysoką siatką skupiska blaszanych baraków, w których mieszkali. Ogrodzonego terenu nie wolno im było opuszczać. Jutro do Kei po drugiej stronie góry, do Kei, którą zbudowali przed dziesięciu laty, a której od tego czasu nie widzieli, miał przybić statek, jak zwykle, raz w miesiącu odwiedzający wyspę. Oznaczało to, że w Kantynie pojawią się nowe zapasy, nowe towary, tandetna biżuteria. Dostaną dzień wolny. Będzie rum, będą tańce, wybuchnie parę bujek. Życie układało się dobrze układało się dobrze również dla strażników i nadzorców wszyscy oni tak jak ci, co polowali na bonda i dziewczynę, byli chinonegrami, Właśnie kończyli pracę w garażu, w warsztatach i ruszali w stronę kwater oficerskich. Strażników na posterunkach zastępowali zmiennicy. Jutrzejszy dzień był dla wszystkich wolny oprócz tych, którzy mieli pełnić wartę lub nadzorować załadunek. Będą pić, tańczyć i dostaną, jak co miesiąc, nowe dziewczyny spośród robotnic. Niektóre z zawartych poprzednim razem małżeństw będą trwały, zależnie od woli męża, jeszcze kilka tygodni, czy nawet miesięcy, mniej stali w uczuciach otrzymają do wyboru nowe partnerki z pomiędzy kobiet, które niedawno urodziły dzieci i którym w związku z tym przypadała lżejsza praca, a także spośród młodych dziewcząt, które po raz pierwszy opuszczały teren robotniczego osiedla. Jak zwykle właśnie o tej dziewczęta wybuchną bójki Poleje się nieco krwi, ale w końcu wszystko jak zawsze wróci do normy. Rozpocznie się kolejny miesiąc, który każdy spędzi z własną kobietą dbającą o zaspokojenie wszystkich mężowskich potrzeb. Głęboko w chłodnym wnętrzu góry, z dala od zdyscyplinowanego życia, jakie toczyło się na jej powierzchni, Bond obudził się. Środek nasenny sprawił, że trochę bolała go głowa, ale poza tym nic mu nie dolegało i czuł się wypoczęty. W pokoju dziewczyny paliło się światło, słyszał jej kroki. Spuścił nogi na podłogę i omijając odłamki szkła ze stłuczonej lampy, podszedł cicho do szafy, włożył pierwsze lepsze kimono, po czym ruszył do drzwi. W sąsiednim pokoju zobaczył leżący na łóżku stos kimon, które honej po kolei przymierzała przed lustrem. W tym momencie miała na sobie jedwabne kimono w kolorze błękitnym, który przepięknie harmonizował z jej złocistą skórą. Zostań w nim, powiedział. Odwróciła się, zakrywając ręką usta. Na widok bonda opuściła rękę i uśmiechnęła się. Ach, to ty! myślałam, że się nigdy nie obudzisz. Zaglądałam do ciebie kilka razy i w końcu postanowiłam dać ci czas do piątej. Dochodzi teraz czwarta trzydzieści i jestem potwornie głodna. Mógłbyś nam zdobyć coś do jedzenia? Oczywiście. Podszedł do łóżka, mijając dziewczynę, objął ją ręką w pasie i razem zbliżyli się do dzwonków. Bąd przyjrzał się im z uwagą, po czym nacisnął ten z napisem bufet. A może wszystkie ponaciskać? Skorzystajmy z dostępnych luksusów. i zachichotała. — Co to znaczy manikurzystka? To taka osoba, która przycina paznokcie. Postarajmy się ładnie wyglądać dla doktora, no. Cały czas tłukła mu się po głowie myśl, że powinien zdobyć jakąś broń, a nożyczki były lepsze niż nic. Każdy ostry przedmiot mógł się przydać. Nacisnął dwa kolejne dzwonki. Opuścił rękę, którą obejmował Honej, i rozejrzał się dookoła. Ktoś musiał wchodzić do apartamentu. Kiedy spali, bo ze stołu znikły naczynia. Na kredensie przy ścianie wypatrzył tacę z napojami. Zbliżył się do niej. Był tam cały asortyment trunków. Pomiędzy butelkami leżały wetknięte dwa jedłospisy, każdy z nich składał się z dwóch stron gęsto pokrytych drukiem. Równie dobrze pasowałyby do ekskluzywnych lokali, takich jak Savoy Grill, 21 czy to Urdargent. Zerknął na dania. Na pierwszym miejscu figurował cawiardą blede-beluga, na ostatnim sorbet alachan pomiędzy nimi zaś wszystkie możliwe potrawy, których składnikom nie szkodziło zamrażanie. Odłożył kartę. Jedno było pewne: myszy nie mogły narzekać na jakość sera w pułapce. Rozległo się pukanie do drzwi i po chwili stanęła w nich urocza Maj. Za nią weszły do środka dwie inne szczebiotliwe młode chinki. Bąd przerwał potok ich uprzejmych słów, żeby zamówić dla chonej herbatę oraz tosty z masłem, a następnie polecił kobietom uczesać ją i zrobić jej manikiur. Sam udał się do łazienki, łyknął dwie aspiryny i wziął prysznic. Potem znów narzucił na siebie kimono, zobaczywszy się w lustrze, uznał, że wygląda w nim idiotycznie. Kiedy wrócił do pokoju, Maj z promiennym uśmiechem na twarzy spytała, czy on i pani bryce byliby tacy mili i zechcieli zamówić coś z karty na kolację. Bąd bez entuzjazmu wybrał kawior, baraninę z rusztu, sałatkę oraz ciastko z bitą śmietaną. Ponieważ Honej nie umiała dokonać wyboru, zamówił dla niej melona na przystawkę, kurczaka a la Anglaise oraz lody waniliowe polane czekoladą. Maj uśmiechnęła się z zadowoleniem i aprobatą. Pan doktor chciałby wiedzieć, czy odpowiada państwu 7.45 czterdzieści pięć wieczorem. Bąd odparł krótko, że owszem. Dziękuję panu, panie Bryce. Przyjdę po państwa o siódmej czterdzieści cztery. Poszedł do toaletki, przy której dwie młode Chinki zajmowały się honej. Smukłe, pracowite palce manipulowały przy jej włosach i paznokciach. Honej, cała podniecona, uśmiechnęła się do niego w lustrze. Tylko nie pozwól zrobić z siebie małpiszona, powiedział burkliwie i skierował się w stronę tacy z napojami. Nalał sobie dużą porcję łyski z wodą sodową i wrócił do swojego pokoju. Nici z pomysłu zdobycia broni. Nożyczki. Pilniki i inne przybory umocowane były do łańcuszka, którym manikurzystka przewiązana była w pasie. Tak samo nożyce fryzjerskie. Usiadł na rozbabranym łóżku i pogrążony w ponurych myślach sączył trunek. Wreszcie Chinki skończyły pracę. W drzwiach stanęła Honej. Kiedy zobaczyła, że bądź nie podnosi głowy, wycofała się. Po pewnym czasie wszedł do jej pokoju żeby nalać sobie kolejnego drinka. Wyglądasz cudownie, mruknął zdawkowo. Zerknął na zegar ścienny, po czym znów wrócił do siebie, opróżnił szklankę i przebrał się w inne, równie idiotyczne kimono, czarne, proste, bez żadnych ozdób. O ustalonej porze rozległo się ciche pukanie, w milczeniu opuścili pokój i ruszyli pustym, przestronnym korytarzem. Maj zatrzymała się przy windzie. Kiedy weszli do kabiny, drzwi się zasunęły. Z plakietki na ścianie Bont wyczytał nazwę producenta wajutotis Wszystko w tym więzieniu było najwyższej klasy. Wzdrygnął się z obrzydzeniem. Nie uszło to uwagi dziewczyny. Przepraszam, honej, powiedział. Trochę boli mnie głowa. Nie chciał jej mówić. Że przygnębia go cała ta wyrafinowana komedia, że nie ma najmniejszego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, ale na pewno o nic dobrego i że dotąd nie zaświtał mu w głowie żaden pomysł, jak mógłby wyplątać ich z całej tej afery. To właśnie było najgorsze. Świadomość, że nie wie, jak się bronić lub jak atakować, zawsze działała na bonda niezwykle przygnębiająco. Dziewczyna przysunęła się bliżej. Biedny James może niedługo ból ci przejdzie. Nie jesteś na mnie zły? Zmusił się do uśmiechu. Nie, kochanie tylko na siebie zniżył głos. Słuchaj, jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, pozostaw mówienie mnie zachowuj się naturalnie i nie przejmuj się doktorem no może być trochę pomylony skinęła z powagą. Postaram się. Winda zwolniła i zatrzymała się. Na jaką głębokość zjechali? Trzydzieści metrów? Pięćdziesiąt? Automatycznie rozsuwane drzwi otworzyły się z sykiem. Bond i dziewczyna wyszli z kabiny i znaleźli się w ogromnym, pustym pomieszczeniu. Była to wysoka sala, długości około dwudziestu metrów, o trzech ścianach zastawionych książkami od podłogi po sufit. Na pierwszy rzut oka czwarta ściana wyglądała tak, jakby wykonano ją z grubego, ciemnogranatowego szkła. Pomieszczenie to przypuszczalnie służyło za gabinet i bibliotekę. W jednym rogu znajdowało się duże, zawalone papierami biurko, na środku zaś stół, na którym leżały różne gazety i pisma. Gdzie niegdzie w pokoju stały wielkie, wygodne fotele obite czerwoną skórą. Na podłodze leżał zielony dywan. Proste lampy dawały dość przyciemnione światło. Jedyną osobliwością w tym pomieszczeniu było to, że barek i kredens umieszczono przy szklanej ścianie, mniej więcej w połowie jej długości. A fotele oraz mniejsze stoliki z popielniczkami stały półkolem przed nią, sprawiało to wrażenie, jakby właśnie ściana była centralnym elementem wnętrza. Nagle Bond dostrzegł w ciemnej szybie jakiś ruch. Zbliżył się do niej. Srebrzysta ławica małych rybek, za którymi goniła jakaś większa, uciekała w popłochu. Po chwili znikły, jakby za krawędzią ekranu więc to nie była ściana. Ale co? Ogromne akwarium spojrzał do góry. Mniej więcej metr poniżej sufitu drobne fale uderzały o szklaną tafle. Nad falami zaściągnął się skrawek nieco jaśniejszej czerni, pokryty punkcikami światła. Wskazówką dla Bonda okazał się gwiazdo Oriona. A więc to nie było akwarium. Za szybą znajdowało się prawdziwe morze oraz kawałek nocnego nieba. Mieli przed sobą ścianę, tyle że wykonaną z grubego, zbrojonego szkła. Bond zrozumiał, że on i ich stoją siedem metrów pod poziomem morza i patrzą prosto w jego otchłań. Stali jak oni mieli, obserwując wodę. Nagle ujrzeli parę wielkich, wyłupiastych oczu. Potem błysnęła i zaraz znikła lśniąca, złotawa głowa oraz opasłe cielsko. Czyżby ogromny okoń? Następnie pojawiła się gromada srebrzystych sardeli, które na moment zwolniły, po czym szybko popłynęły dalej. Siedmiometrowe frędzle meduzy połyskujące fioletowo tam, gdzie padało na nie światło, wolno przysłoniły obraz. W górze, tuż pod powierzchnią wody, widać było płynące z wiatrem ciemne, galaretowate brzuszysko oraz zarysy wzdętego pęcherza. Bąd przeszedł wzdłuż ściany, zafascynowany pomysłem pokoju z nieustannie zmieniającymi się, żywymi obrazami za oknem. Nisko przy podłodze wdrapywał się wolno po szybie olbrzymi mięczak w szaro-brązowej, stożkowatej muszli, nieopodal, w rogu, kilka ryb, wśród nich tazar. Makrela i szkarłatny ostrobok ocierało się o szybę, obok wędrował po niej równonóg, pożerając drobniutkie glony, które zapewne codziennie przyklejały się do szkła. Nagle na środek ekranu padł długi, ciemny cień, po chwili zaczął się wolno przesuwać. Gdyby tylko można było zobaczyć jeszcze więcej. Jakby na zawołanie dwa silne strumienie światła, dobywające się gdzieś spoza ekranu, przecięły wodę. Najpierw każdy oddzielnie badał głębię morską, potem zlały się w jeden potężny snop i oświetliły znikający cień. Szare, czterometrowe cielsko rekina ukazało się w całej okazałości. Widać było nawet łepiące ciekawie w stronę światła małe, świńskie oczka oraz pulsujące miarowo ukośnie szczeliny skrzeli. Nagle rekin obrócił się jeszcze bardziej w stronę światła, ukazując biały sierp pyska. Przez moment tkwił tak bez ruchu, po czym skręcił nagle w bok i machnąwszy pogardliwie wielkim, potężnym ogonem, oddalił się z szybkością błyskawicy. Reflektory powoli zgasły. Bąd odwrócił się, oczekując, że zobaczy doktora, no, ale nikt się nie pojawił. W porównaniu z tajemniczym, tętniącym życiem światem za szybą, sala, w której się znajdowali, sprawiała wrażenie statycznej. Martwej. Znów skierował spojrzenie na wodę. Zastanawiał się, jak to wszystko musi wyglądać w świetle dziennym, kiedy przez szybę widać na odległość co najmniej dwudziestu metrów, a podczas sztormu, kiedy fale tłuką bezgłośnie o ekran, po czym opadają niemal do samej podłogi, cofają się i po chwili znów załamują się o szkło. A jak wygląda wieczorem? Kiedy ostatnie promienie zachodzącego słońca przedzierają się do sali przez górną połowę szyby, natomiast w jej dole iskrzą roztańczone plamki światła i maleńkie polipy. Niezwykły musiał to być człowiek, który wpadł na tak zadziwiający i oryginalny pomysł. I jakież to niesamowite osiągnięcie budowlane? Jak on tego dokonał? Istniał tylko jeden sposób. Najpierw zapewne postawiono szybę, a dopiero potem usunięto delikatnie od zewnątrz warstwa po warstwie, skałę trwało to pewnie i trwało, zanim nurkowie mogli wreszcie przystąpić do zdrapywania ostatniej warstwy. Jakiej jej grubości była szyba? Kto ją wykonał? Jak ją przetransportowano na wyspę? Ilu nurków musiano zatrudnić? El, ile na boga całe to przedsięwzięcie mogło kosztować? Milion dolarów. Głos był głęboki, dudniący, z lekkim amerykańskim akcentem. Bond wolno, niemal z niechęcią, oderwał wzrok od szyby. Doktor no wszedł przez drzwi znajdujące się za biurkiem. Z powściągliwym uśmiechem na twarzy patrzył na bonda i honej. Zapewne zastanawiał się pan nad kosztami. Zwykle po pierwszych piętnastu minutach gości interesuje strona finansowa mojego przedsięwzięcia czy zgadłem? Tak. Doktor no obszedł biurko i wciąż z tym samym powściągliwym uśmiechem na twarzy. Wkrótce Bond miał się do niego przyzwyczaić. Ruszył niespiesznie w stronę Bonda i dziewczyny. Miało się wrażenie, że nie idzie, lecz jakoś dziwnie sunie po podłodze, gdyż opadające do samej ziemi stalowo szarek kimono w ogóle nie załamywało się, kiedy zginał kolana w pierwszej chwili najbardziej rzucały się w oczy wzrost, chudość i sztywna postawa mężczyzny. Górował nad bondem o jakieś piętnaście centymetrów, ale jego prosta, nieruchoma sylwetka sprawiała, że wydawał się jeszcze wyższy. Głowę miał okrągłą i zupełniały są twarz pociągłą, zwężającą się ku dołowi, zakończoną spiczastą brodą, całość przypominała odwróconą do góry nogami krople wody, a raczej krople oleju ponieważ skóra mężczyzny miała intensywnie żółty odcień. Wiek doktora No stanowił dla Bonda zagadkę. Na jego obliczu nie widać było żadnych zmarszczek. Dziwnie patrzyło się na czoło gładkie niczym wypolerowana czaszka kościotrupa. Skóra na wystających kościach policzkowych i wklęsłych, zapadniętych policzkach również była gładka jak kość słoniowa. Brwi przypominały brwi Salwadora Dali, cienkie, Czarne, mocno łukowate, wyglądały jak część makijażu prestidigitatora. Spozierały spod nich skośne, czarne jak smoła oczy pozbawione rzęs, oczy nieruchome, bez wyrazu, przywodzące na myśl wyloty lub dwóch małych rewolwerów. Cienki, prosty nos kończył się tuż nad długą, wąską szuramą ust, z których, choć bezustannie rozciągał je uśmiech, biło okrucieństwo i władczość. Podbródek był mocno cofnięty. Później bądź przekonał się, że mężczyzna rzadko obracał głowę więcej niż 2-3 centymetry, To też odnosiło się wrażenie, że jest na stałe zespolona z kręgosłupem. Dziwaczna, sunąca bezgłośnie postać przypominała jadowitą glistę owiniętą szarą folią. Bąd nawet by się specjalnie nie zdumiał, gdyby okazało się. Że reszta ciała wlecze się z tyłu po dywanie, zostawiając na nim mokre ślady. Mężczyzna zatrzymał się trzy kroki od Bonda i dziewczyny. Szurama na twarzy rozwarła się. Wybaczcie, proszę, że nie podam wam ręki. Głos był głęboki, jednostajny. Niestety nie mogę. Rękawy rozsunęły się. Nie mam rąk. Ukazały się dwie pary stalowych szczypiec na metalowych prętach, unosząc je do góry niczym modliszka. Mężczyzna zademonstrował je gościom. Po chwili rękawy znów się zsunęły. Bond poczuł jak Honej wzdryga się. Czarne dziury oczu skierowały się na dziewczynę. Wzrok mężczyzny zatrzymał się na jej nosie. Wielka szkoda, powiedział jednostajny głos. Oczy przesunęły się z powrotem w stronę Bonda. Podziwialiście moje akwarium. Było to stwierdzenie faktu, a nie pytanie. Ludzie lubią oglądać zwierzęta i ptaki. Ja postanowiłem mieć przyjemność również z oglądania ryb. Świat podwodny jest znacznie bardziej urozmaicony i fascynujący. Sądzę, że podzielacie to zdanie. Gratuluję panu pomysłu, rzekł Bond. Nigdy nie zapomnę tego miejsca. Z pewnością. Było to kolejne stwierdzenie faktu, wypowiedziane z lekką ironią. Mamy jednak sporo do omówienia, a tak mało czasu. Usiądźcie proszę. Może coś do picia? Albo papierosa? Leżą na stolikach. Poszedł do wysokiego, obitego skórą fotela i zagłębił się w nim. Bond zajął miejsce naprzeciwko. Dziewczyna usiadła pomiędzy nimi, na fotelu nieco odsuniętym do tyłu. Bond wyczuł za sobą jakiś ruch i zerknął przez ramię. Niski, budowie zapaśnika stał przy barku. Ubrany był w czarne spodnie i elegancką białą marynarkę. Czarne, migdałowego kształtu oczy osadzone w szerokiej, okrągłej jak księżyc twarzy prześlizgnęły się po nim obojętnie. Ten to moja ochrona osobista, wyjaśnił doktor No. Jest specem od wielu spraw. Proszę się nie dziwić jego nagłemu nadejściu. Zawsze noszę przy sobie, o tu, wskazał brodą na pierś, miniaturowy nadajnik. Wzywam sam sama, ilekroć jest mi potrzebne? Czego napije się pańska dziewczyna? Dziewczyna, nie żona. Bond odwrócił się do Honejch ile? Patrzyła przed siebie szeroko otwartymi oczami. Poproszę Coca-Colę, powiedziała cicho. Bąd poczuł pewną ulgę. Najwyraźniej to całe przedstawienie nie deprymowało dziewczyny tak bardzo, jak się obawiał. A ja wódkę z wermutem i cytryną. Proszę dobrze zamieszać. I wolałbym wódkę polską albo rosyjską. Powściągliwy uśmiech rozciągnął się nieco. Widzę, że jest pan człowiekiem, który wie, czego chce, oznajmił doktor No. W tym konkretnym przypadku pańskie życzenia zostaną spełnione. Na ogół tak bywa, nie uważa pan. Z mojego doświadczenia wynika, że kiedy człowiek wie, czego chce, na ogół to osiąga. Zwykle osiąga jednak tylko drobny sukces. Jeśli nie osiąga wielkiego, to znaczy, że nie ma wielkich ambicji. Potrzebna jest koncentracja i dokładnie wyznaczony cel. Umiejętności pojawią się same, środki również. Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę światem, ale tylko pod warunkiem, że będzie w nas dostatecznie silne pragnienie, aby światem poruszyć. Konciki warg wykrzywiły się lekko, z dezaprobatą. Skończmy z tą paplaniną i porozmawiajmy poważnie. Sądzę, że obaj wyżej cenimy rzeczową rozmowę od pustej gadaniny. Czy koktajl przyrządzono po pana myśli? Dobrze. Mam nadzieję, że rakowi płuc, którego na pewno się pan już nabawił, odpowiada ten gatunek papierosów. Sam, sam, postaw przy gościu urządzenie do mieszania koktajli, a dziewczynie daj drugą kolę. Jest teraz dziesięć po ósmej. Kolację zjemy punktualnie o dziewiątej. Wyprostował się w fotelu, po czym pochylił się do przodu i wbił wzrok w błęda. Przez chwilę w sali panowała cisza. A teraz, panie Jamesie, Bondzie z angielskiego wywiadu, wymienimy nasze sekrety. Ja zacznę pierwszy, żeby udowodnić panu, że nie mam nic do ukrycia. A potem wysłucham pana. Jego oczy liśniły złowrogo. Ale nie wolno nam kłamać. Wysunął z rękawa stalowe szczypce i uniósł do góry, zbliżając je do swoich oczu. Po krótkiej pauzie ciągnął dalej. Będę mówił prawdę. Mam nadzieję, że pan też. Jeśli będzie pan kłamał, poznam to bez trudu. Przysunął stalowe szczypce do oczu i lekko w nie zastukał. Rozległy się dwa ciche trzaski. Moje oczy widzą wszystko, oświadczył. Rozdział piętnasty Puszka Pandory James Bond uniósł kieliszek i w zamyśleniu sączył trunek. Dalsze blefowanie nie miało sensu. Historyjka, że jest przedstawicielem towarzystwa Audubona była nieprzekonywająca i mógł ją podważyć każdy, kto znał się choć trochę na ptakach. Z pewnością przejrzano jego grę. Teraz musi się skupić na ochronie dziewczyny. Przede wszystkim powinien ją uspokoić. Bąd uśmiechnął się do doktora No. Wiem o pańskim człowieku w Kinzhaus, o pannie Taro, powiedział Jest pana agentką. Odnotowałem ten fakt, który podobnie jak inne, ujawnie w stosownym czasie twarz doktora no nie zdradzała zainteresowania. Skoro jednak mamy rozmawiać, darujmy sobie efekty sceniczne. Jest pan interesującym człowiekiem. Niechże więc pan nie pozuje na jeszcze bardziej interesującego. Miał pan nieszczęście stracić obie dłonie. Nosi pan protezy, tak jak wielu ludzi rannych na wojnie. Zamiast okularów używa pan szkieł kontaktowych. Przywołuje pan służącego nie dzwonkiem, lecz za pomocą radiotelefonu. Bez wątpienia ma pan w zanadrzu również inne sztuczki. Ale, doktorze No, nadal pozostaje pan człowiekiem, który sypia. Jej i załatwia się jak my wszyscy. Niech pan już skończy z tymi sztuczkami. Nie jestem jednym z pańskich wydobywców guana. Zresztą nie robią one na mniej wrażenia. Doktorno pochylił lekko głowę. Śmiało powiedziane, panie Bond. Przyjmuję nagane. Bez wątpienia nabyłem irytujących manier, żyjąc zbyt długo w otoczeniu małp. Ale proszę nie mylić tych manier z blefowaniem. Jestem technikiem. Dopasowuję narzędzie do tworzywa. Posiadam zestaw narzędzi do pracy z opornym materiałem. Przejdźmy jednak. Doktor No uniósł o kilka centymetrów zaszyte rękawy i opuścił je z powrotem na kolana. Do naszej rozmowy. Rzadko się trafia inteligentny słuchacz. Z przyjemnością więc panu opowiem historię jednego z najbardziej wyjątkowych ludzi na świecie. Będzie pan pierwszym człowiekiem, który ją usłyszy. Nigdy wcześniej jej nie opowiadałem. Jest pan jedyną znaną mi osobą, która doceni moją historię. A zarazem, doktorno przerwał, żeby podkreślić wagę ostatniego słowa, zachowa ją dla siebie. To stwierdzenie odnosi się również do dziewczyny. A więc to tak. Bądź nie miał co do tego wątpliwości, Odkąd przywitał ich tu spandał, a nawet wcześniej, na Jamajce, gdzie próby zamachu na niego dalekie były od żartów. Bond od początku zakładał, że ten człowiek jest mordercą, że szykuje się pojedynek na śmierć i życie. Jak zwykle ślepo wierzył, że wygra ten pojedynek, aż do chwili, gdy wymierzono w niego miotacz ognia. Wówczas ogarnęły go wątpliwości. Teraz zyskał pewność. Ten człowiek był zbyt silny, zbyt dobrze uzbrojony. Dziewczyna wcale nie musi tego wysłuchiwać, powiedział Bond. Nie ma ze mną nic wspólnego. Spotkałem ją wczoraj na plaży. Pochodzi z zatoki Morgana na Jamajce. Zbiera muszle. Pańscy ludzie zniszczyli jej łódź, więc musiałem ją zabrać. Niech pan ją teraz puści, a potem odeślę do domu. Nie będzie mówić. Może panu przesiądz? Dziewczyna przerwała gwałtownie. A właśnie, że będę mówić. Powiem wszystko. Nie ruszę się stąd. Zostanę z tobą. Bądź spojrzał na nią Wcale cię tu nie chcę rzekł Lodowato. Nie ma co się silić na bohaterstwo powiedział łagodnie doktor No. Nikt, kto trafił na tę wyspę. Już jej nigdy nie opuścił. Rozumie pan. Nikt, nawet najbardziej prosty rybak. Taką mam politykę. Proszę się ze mną nie spierać ani nie blefować. To zupełnie bezcelowe. Bond przyjrzał się jego twarzy. Nie było w niej gniewu ani zawziętości, jedynie władcza obojętność. Wzruszył ramionami. Spojrzał na dziewczynę i uśmiechnął się. Dobrze, Honej, powiedział. Nie o to mi chodziło. Nie chcę, żebyś odeszła. Zostaniemy razem i wysłuchamy, co ten szaleniec ma do powiedzenia. Dziewczyna skinęła uszczęśliwiona głową, jak gdyby jej ukochany groził, że odeśle ją z kina, a teraz ustąpił. Ma pan rację, panie Bond, powiedział doktor no tym samym łagodnym, wibrującym głosem. Jestem szaleńcem. Wszyscy najwybitniejsi ludzie to szaleńcy. Są opętani manią, która popycha ich naprzód ku celowi. Wybitni naukowcy, artyści, filozofowie, przywódcy religijni, to wszystko szaleńcy. Bo przecież tylko ślepe dążenie do celu rodzi geniusz. Wyznacza drogę. Szaleństwo, drogi panie Bond, jest równie bezcenne jak geniusz. Marnotrawstwo energii Rozproszenie wizji. Utrata rozpędu. Brak konsekwencji to wady stada. Doktor No odchylił się nieco w fotelu. Ja tych wad nie mam. Jestem, jak pan słusznie zauważył, szaleńcem. Szaleńcem, panie Bond. Opętany mymanią władzy. Taki jest. Bond dojrzał za szkłami kontaktowymi obojętny błysk czarnych dziur sens mojego życia. Dlatego tutaj jestem. Dlatego pan tu jest. Dlatego owo tutaj istnieje. Bond podniósł kieliszek i go opróżnił. Napełnił go ponownie z karawki. Wcale mnie to nie dziwi, powiedział. Historia stara jak świat. Ktoś sobie roi, że jest królem Anglii, prezydentem Stanów Zjednoczonych lub Bogiem. Domy wariatów są pełne takich ludzi. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast dać się zamknąć. Zbudował pan własny dom wariatów i się w nim zamknął. Ale czemu pan to zrobił? Czemu sam fakt siedzenia w tej celi daje panu złudzenie władzy? Irytacja mignęła w kącikach wąskich ust. Panie Bond, władza to niezależność. Pierwszą zasadą Clausewitza było zapewnić sobie bezpieczną bazę. Dopiero wtedy można przejść do swobody działania. Jedno z drugim. Daje niezależność. Zapewniłem sobie to wszystko, a nawet o wiele więcej. Nikt na świecie nie ma tego w takim samym stopniu, bo i nie może mieć. Świat jest nazbyt publicznym miejscem. To wszystko można sobie zapewnić tylko w odosobnieniu, mówi Pan o królach i prezydentach. Ile oni mają władzy? Tyle, na ile pozwoli im lud. Kto na świecie ma nad swoim ludem władzę życia i śmierci. Teraz, gdy Stalin nie żyje, czy potrafi pan wskazać kogoś takiego poza mną? A dzięki czemu mam taką władzę, tę niezależność? Dzięki odosobnieniu. Dzięki temu, że nikt nie wie. Dzięki temu, że nie muszę się przed nikim opowiadać. Bąd wzruszył ramionami. To tylko złudzenie władzy, doktorze No każdy człowiek z nabitym pistoletem ma władzę nad życiem i śmiercią swojego bliźniego. Inni ludzie prócz Pana mordowali w ukryciu i uchodziło im to na słucho. W końcu spotyka ich to, na co zasłużyli. Bo społeczeństwo ma nad nimi większą władzę niż ta, jaką sami posiadają. Również i Pana to spotka, doktorze No. Zapewniam Pana. Że Pańskie dążenie do władzy jest złudzeniem, bo sama władza jest złudzeniem. Podobnie jak piękno, panie Bond, odparł spokojnie doktor No. Podobnie jak sztuka, jak pieniądze, jak śmierć. I prawdopodobnie jak życie. To pojęcia względne. Pańskie żonglowanie słowami nie robi nam mniej wrażenia. Znamy filozofię, znam etykę, znam logikę i to. Pozwolę sobie rzec lepiej od pana, ale dajmy spokój tej jałowej dyskusji. Wróćmy do tego, od czego zacząłem, od mojej mani i władzy, czy jeśli pan woli, do złudzenia władzy. I proszę, panie Bond. Niewzruszony uśmiech wyżłobił mu na twarzy kolejną zmarszczkę. Proszę sobie nie wyobrażać, że półgodzinna rozmowa z panem zmieni tor mojego życia. Niech pan się raczej zajmie historią mojej pogoni za tym, że się tak wyrażę z łudzeniem. Proszę mówić. Bąd zerknął na dziewczynę. Ich oczy się spotkały. Zakryła dłonią usta, jak gdyby chciała ukryć ziewanie. Bąd uśmiechnął się do niej. Zastanawiał się, kiedy doktor Noze chce złamać tę pozę obojętności. Postaram się pana nie nudzić, powiedział dobrotliwie doktor No. Zgodzi się pan chyba, że fakty są o wiele bardziej interesujące niż teorie. Doktor no nie oczekiwał odpowiedzi. Skierował wzrok na pięknego tulipanowatego mięczaka na zewnątrz, który doszedł już do połowy okna. Małe srebrne rybki śmignęły przez czarną otchłań. To tu, to tam przebijał niebieskawy, fosforyzujący odblask, ale jaśniejsze było światło gwiazd przeświecające przez szkło sufitu. Sztuczność sceny w pokoju, troje ludzi siedzących w fotelach, alkohole na kredensie, puszysty dywan, przyćmione światła, nagle wydała się Bondowi absurdalna. Nawet dramatyzm sytuacji, samo niebezpieczeństwo, były niczym wobec przesuwającego się za szkłem tulipanowatego mięczaka. A co by było, gdyby szkło pękło? Gdyby w wyniku błędu projektanta źle obliczono obciążenie? Gdyby tak może trochę silniej naparło? Byłem jedynym synem niemieckiego misjonarza metodysty i Chinki z dobrej rodziny, zaczął doktor No. Urodziłem się w Pekinie, tyle że, jak się to mówi, z nieprawego łoża. Stałem się zawadą. Ciotce matki zapłacono za moje wychowanie, doktor No przerwał. Widzi pan, panie Bond, brak miłości. Brak opieki rodzicielskiej, ciągnął. Ziarno zostało zasiane. Zacząłem pracować w Szanghaju. Związałem się z tongami i z ich nielegalną działalnością. Podobały mi się spiski, włamania, morderstwa, podpalanie ubezpieczonego mienia. Stanowiły wyraz buntu przeciw ojcu, który mnie zdradził. Upajałem się śmiercią i zniszczeniem ludzi oraz rzeczy. Stałem się, jeśli tak wolno rzec, fachowcem w technice przestępstw. Wtedy popadłem w tarapaty. Musiałem zostać usunięty. Ale moje życie było zbyt cenne dla tongów. Przeszmuglowano mnie więc do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkałem w Nowym Jorku. Dostałem zaszyfrowany list polecający do jednego z dwóch najbardziej wpływowych tongów w Ameryce, do Hipsinga. Nigdy się nie dowiedziałem, co było w liście, ale przyjęli mnie od razu na zaufanego pracownika. W swoim czasie, gdy miałem trzydzieści lat, zostałem kimś w rodzaju skarbnika. W skarbcu znajdowało się ponad milion dolarów. Chciałem mieć te pieniądze. Potem rozpoczęły się wielkie wojny tongów końca lat dwudziestych. Dwóch wielkich tongów nowojorskich mój pracodawca, Kips Inc., i nasz rywal, On Leonks zaczęło ze sobą walczyć. W ciągu kilku tygodni po obu stronach zginęły setki ludzi a ich domy i majątki puszczono z dymem. Był to okres udręk, morderstw i podpalania, do których z radością się przyłączyłem. Potem wkroczyły oddziały specjalne. Zmobilizowano niemal wszystkie siły policyjne Nowego Jorku. Rozdzielono dwie podziemne armie, wkroczono do siedzib tongów, a przywódców wysłano do więzienia. Zostałem uprzedzony o obławie na mojego tonga, Hipsingza. Kilka godzin przed obławą otworzyłem sejf, zrabowałem milion dolarów w złocie. Uciekłem do karlemu i ukryłem się. Byłem głupi. Powinienem był opuścić Amerykę, udać się na krańiec świata. Tongowie nawet siedząc w celach więzienia, Sing, Sing zdołali mnie dosięgnąć. Mordercy przyszli nocą. Torturowali mnie. Nie zdradziłem, gdzie było złoto. Znęcali się nade mną całą noc. A gdy im się nie udało mnie złamać, obcięli mi dłonie jak złodziejowi, postrzelili serce i odeszli. Ale nie wiedzieli jednego. Należy do tych ludzi, którzy mają serce po prawej stronie. Nie ma nas takich wielu. Jeden na milion. Przeżyłem. Dzięki sile woli przetrwałem operację i wiele miesięcy w szpitalu. I wciąż tylko snułem plany. Jakby tu utrzymać przy sobie te pieniądze, jak je zachować, co z nimi zrobić? Doktor No przerwał. Krew napłynęła mu do skroni. Ciało w kimonie opanowała nerwowość. Wspomnienia go podnieciły. Na chwilę zamknął oczy, próbując się uspokoić. Bond pomyślał, teraz. Skoczyć na niego i go zabić? A może roztrzaskać kieliszek i dźgnąć wyszczerbioną nóżką? Doktor No otworzył oczy. Nie nudzę pana? Na pewno? Przez chwilę miałem wrażenie, że pana uwaga osłabła. Nie. Okazja minęła. Czy będą inne? Bont wyliczył w centymetrach długość skoku. Zauważył, że żyła szyjna jest w całości widoczna nad rozcięciem kimona. Wąskie, fioletowe wargi rozchyliły się i opowieść potoczyła się dalej. To był czas, panie Bond, na podjęcie stanowczych decyzji. Kiedy zwolnili mnie ze szpitala, poszedłem do Silbersteina, największego handlarza znaczków w Nowym Jorku. Zacząłem skupować najrzadsze znaczki pocztowe na świecie. Zmieściły się w jednej, jedynej kopercie, chociaż, żeby je zebrać, musiałem objechać cały świat. Ale nie zważałem na ceny w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, z Urychu. Chciałem dobrze ulokować swoje złoto. W całości zainwestowałem je w znaczki. Przewidywałem wojnę światową. Wiedziałem, że nadchodzi inflacja i że to, co najlepsze będzie, zwyżkować lub przynajmniej utrzyma wartość. Tymczasem zmieniałem wygląd. Dałem sobie usunąć wszystkie włosy, zwęzić nos. Poszerzyć usta, zoperować wargi. Nie mogłem ująć sobie wzrostu, starałem się więc go powiększyć. Nosiłem buty na grubych podeszwach. Tygodniami leżałem na wyciągu, żeby rozciągnąć kręgosłup. Zmieniłem swój chód. Zdjąłem protezy i przyprawiłem sobie dłonie z wosku, obciągnięte rękawiczkami. Zmieniłem imię i nazwisko na Julius No, Julius po ojcu. Ano na znak buntu przeciwko niemu i wszelkim autorytetom. Wyrzuciłem okulary i zacząłem nosić szkła kontaktowe, jedne z pierwszych, jakie wyprodukowano. Następnie pojechałem do Milwaukee, gdzie nie ma Chińczyków, i zapisałem się na medycynę. Ukryłem się w akademickim świecie bibliotek i laboratoriów, sal wykładowych i campusów. I tam, panie Bond, oddałem się badaniom nad ludzkim ciałem i umysłem. Dlaczego? Ponieważ chciałem wiedzieć, do czego zdolny jest człowiek. Musiałem poznać swoje narzędzia, zanim ich użyję do realizacji kolejnego celu. Chciałem się mianowicie w pełni zabezpieczyć przed słabością ciała, fizycznymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami życia. Następnie, panie Bond, mając tę bezpieczną bazę, chroniony przed przypadkowymi nawet kulami i strzałami świata, Postanowiłem dążyć do zdobycia władzy, władzy, panie Bont, żeby odpłacać innym oko za oko, ząb za ząb, władzy życia i śmierci, władzy wydawania decyzji, sądów, władzy pełnej niezależności od władzy z zewnątrz. Bo, panie Bont, czy się to panu podoba, czy nie, na tym polega istota władzy doczesnej. Bont sięgnął po karawkę i nalał sobie trzeci kieliszek. Spojrzał na konej ile? Miała spokojną i obojętną minę, jak gdyby myślała o czymś innym. Posłała mu uśmiech. Podejrzewam, że oboje jesteście głodni, powiedział dobrotliwie doktor No. Proszę o cierpliwość. Będę się streszczał. A, więc, jak pamiętacie, byłem w Milwałkę. W przepisowym terminie ukończyłem studia. Ruszyłem z Ameryki i stopniowo objechałem cały świat. Używałem tytułu doktora, ponieważ lekarzom powierza się tajemnice i mogą oni zadawać pytania nie budząc podejrzeń. Szukałem własnego, bezpiecznego konta na wypadek ewentualnej wojny. Musiała to być wyspa, musiała się znajdować na odludziu i musiała zapewniać warunki do rozwijania przemysłu. W końcu nabyłem krapkę i tu spędziłem czternaście lat. To były spokojne i owocne lata, bez jednej chmury na horyzoncie. Spodobał mi się pomysł przerabiania ptasiego nawozu na złoto i z pasją zabrałem się do rozwiązania tego problemu. Zwęszyłem w tym doskonały interes. Na produkt ten był nieustanny popyt. Ptaki nie wymagają żadnej opieki, wystarczy je tylko zostawić w spokoju. Każdy z nich to prosta fabryczka do przerobu ryb na nawóz. Wydobywanie guana wymaga tylko ostrożności, żeby nie zepsuć produktu przez nadmierną eksploatację. Jedynym problemem jest koszt siły roboczej. Był rok 1942. Prości robotnicy z Kuby i Jamajki zarabiali 10 szylingów tygodniowo przy ścinaniu trzciny cukrowej. Sprowadziłem stół na wyspę płacąc dwanaście szylingów tygodniowo. Przy cenie guana po 50 dolarów za tonę mogłem dobrze prosperować. Ale pod jednym warunkiem, że zarobki nie ulegną zmianie. Zagwarantowałem to sobie izolując swoją społeczność od światowej inflacji. Czasami trzeba było stosować surowe metody, ale moi ludzie są zadowoleni z zarobków, bo nigdy nie znali wyższych. Sprowadziłem w charakterze nadzorców Tuzin Chinonegrów z rodzinami. Płacę im funta tygodniowo na głowę. Są brutalni i można na nich polegać. Czasami musiałem być wobec nich bezwzględny, ale szybko nauczyli się posłuchu. Automatycznie wzrosła liczba moich ludzi. Zatrudniłem też kilku inżynierów i budowniczych. Zaczęliśmy pracę nad górą. Od czasu do czasu sprowadzałem za wyższe płace ekipy specjalistów. Byli odizolowani od innych. Mieszkali we wnętrzu góry, a kiedy skończyli pracę, odpłynęli statkiem. Założyli oświetlenie, wentylację i dźwig. Zbudowali ten pokój. Zapasy i wyposażenie nadeszły z całego świata. Ci ludzie zbudowali fasadę sanatorium która miała zamaskować moją działalność na wypadek ewentualnej katastrofy okrętu czy wizyty gubernatora Jamajki. Na jego ustach pojawił się uśmiech. Musi pan przyznać, że jeśli chce, potrafię zapewnić gościom nader miłe przyjęcie. To mądry środek ostrożności na przyszłość. I stopniowo, systematycznie powstawała moja forteca, a ptaki strały na jej szczyt. To nie było łatwe, panie Bond. Czarne oczy nie szukały współczucia ani pochwały. Ale pod koniec zeszłego roku pracę zakończono. Miałem bezpieczną, dobrze zamaskowaną bazę. Mogłem przejść do następnego etapu, rozciągnięcia swojej władzy na świat zewnętrzny. Doktor No przerwał. Uniósł odrobinę ręce, po czym opuścił je z rezygnacją na kolana. Panie Bond. Powiedziałem, że podczas tych czternastu lat nie pojawiła się żadna chmura na niebie. Ale przez cały czas jedna taka chmura czaiła się za horyzontem. I wie pan, co to było? To był ptak, śmieszny ptak zwany warzenchą różową. Nie będę pana męczył szczegółami, panie Bond. Zna już pan z grubsza sytuację. Dwóch strażników, stacjonujących na środku jeziora o wiele kilometrów stąd. Przybyło motorówką z Kuby, tą samą motorówką przesłali swoje raporty. Od czasu do czasu przybywali ornitolodzy z Ameryki i spędzali pewien czas w obozie. Nie miałem nic przeciwko temu. Ten obszar jest niedostępny dla moich ludzi. Strażnikom nie wolno się było zbliżać do mojego terenu. Nie mieliśmy żadnego kontaktu. Od początku dałem do zrozumienia towarzystwu Audubona, że nie spotkam się z jego przedstawicielami. I co się dzieje? Nagle, zupełnie nieoczekiwanie, łódź przybijająca tu co miesiąc przywiozła list. Ważencha różowa stała się ptasim cudem świata. Towarzystwo poinformowało mnie oficjalnie, że zamierza zbudować hotel na dzierżawionej przez nich ziemi, nad rzeką, którą pan przypłynął. Będą się tu zjeżdżać z całego świata miłośnice ptaków, żeby je obserwować. Będą kręcić filmy. Krapkei, jak napisano mi w pełnym pochlebstw, entuzjastycznym liście, stanie się sławna. Panie Bond uniósł ręce, a potem je opuścił. W kącikach zastygłego uśmiechu czaiła się ironia. Czy pan uwierzy? Zapewniłem sobie takie odosobnienie. Miałem na przyszłość takie plany, i wszystko to miało runąć z powodu gromady starych kobiet i ich ptaków. Sprawdziłem warunki dzierżawy, odpisałem z propozycją wykupu ziemi za bajońską sumę, odmówili. Zacząłem więc badać te ptaki, poznałem ich zwyczaje i nagle znalazłem rozwiązanie. W dodatku, wcale nie takie trudne człowiek był zawsze największym ich wrogiem. Ważenchy są wyjątkowo bojaźliwe, łatwo się płoszą. Zamówiłem na Florydzie specjalną amfibię, pojazd używany do poszukiwania ropy naftowej, który porusza się w każdym terenie. Przystosowałem go tak, żeby odstraszał i palił, nie tylko ptaki, ale i ludzi, bo trzeba było usunąć też strażników. Pewnego grudniowego wieczora moja amfibia pokonała zwyciem jezioro. Zniszczyła obóz. Podano, że zginęło dwóch strażników, chociaż jeden, jak się okazało, zbiegł i zginął dopiero na jamajce. Spaliła gniazda i wywołała histerię wśród ptaków. Pełen sukces. Ważęchy wpadły w popłoch. Zaczęły ginąć tysiącami. Wówczas otrzymałem prośbę o pozwolenie na lądowanie samolotu na moim pasie startowym. Zamierzano przeprowadzić dochodzenie. Postanowiłem wyrazić zgodę. Tak mi podpowiadał rozsądek. Zaaranżowałem wypadek. Gdy samolot zbliżał się do lądowania, ciężarówka na pasie zboczyła z drogi. Samolot się rozbił. Usunięto wszelkie szczątki ciężarówki, a ciała złożono godnie w trumnach. Potem powiadomiłem o tragedii. Zgodnie z moimi przewidywaniami podjęto dalsze dochodzenie. Przybywa niszczyciel. Witam uprzejmie kapitana. On i jego oficerowie zostają przewiezieni na ląd. Pokazuje się im szczątki obozu. Moi ludzie sugerują, że strażnicy oszaleli z samotności i wymordowali się nawzajem. Jedyny, który ocalał, podłożył w obozie ogień, a sam uciekł w łodzi rybackiej. Przybysze oglądają pas startowy. Moi ludzie stwierdzają, że samolot nadlatywał zbyt szybko. Opony nie wytrzymały zetknięcia z ziemią. Przekazujemy im ciała. To prawdziwe nieszczęście. Oficerowie są zadowoleni. Okręt odpływa. Znów panuje spokój. Doktor No lekko zakaszlał. Przeniósł wzrok z bonda na dziewczynę i z powrotem: Oto, przyjaciele, moja historia, czy raczej pierwszy rozdział opowieści, która, jak ufam, Zapowiada się na długą i ciekawą. Odzyskaliśmy odosobnienie. Nie ma już warzęchy różowej, więc nie pojawią się strażnicy. Bez wątpienia Towarzystwo Audubona zdecyduje się przyjąć moją propozycję dotyczącą dalszej dzierżawy. Zresztą nie ma to znaczenia. Jeśli znów rozpoczną swoje małostkowe działania, spotkają ich nowe nieszczęścia. To była dla mnie przestroga. Nikt mi już więcej nie przeszkodzi. Interesujące, powiedział Bond. Interesujący przypadek. A więc dlatego trzeba było usunąć Strangweisa. Co zrobiliście z nim i z jego dziewczyną? Spoczywają na dnie zbiornika Mona. Wysłałem swoich trzech najlepszych ludzi. Mam na jamajce małą, ale sprawną organizację. Jest mi potrzebna. Roztoczyłem obserwacje nad działalnością wywiadowczą na Kubie i na Jamajce. To konieczne dla moich dalszych działań. Pański Strangweis stał się podejrzliwy. Zaczął za bardzo myszkować. Na szczęście, znałem już wówczas jego rozkład zajęć. Śmierć jego i dziewczyny była więc tylko sprawą wyboru odpowiedniej chwili. Pana zamierzałem się pozbyć równie sprawnie. Miał Pan szczęście. Ale z kartoteki w King's House dowiedziałem się, jakim jest pan człowiekiem. Miałem nadzieję, że mucha przyjdzie do pająka. Byłem przygotowany na pańskie przybycie. Kiedy więc łódź pojawiła się na ekranie radaru, wiedziałem, że nie uda się panu wywinąć. Pański radar nie jest zbyt sprawny, powiedział Bond. Były dwie łodzie. Pan zauważył łódź dziewczyny. A ona, jak już panu mówiłem, nie miała ze mną nic wspólnego. W takim razie ma pecha. Tak się składa, że potrzebna mi biała kobieta do małego eksperymentu. Jak ustaliliśmy wcześniej, panie Bond, człowiek na ogół zdobywa to, na czym mu zależy. Bond spojrzał zamyślony na doktora No. Zastanawiał się, czy warto się przebić do tego nieprzeniknionego człowieka. Czy warto się wysilać, żeby grozić lub blefować? Bond miał w rękawie jedynie marną dwójkę trefl. Niemal nudziła go myśl o jej wykorzystaniu. Niedbale obojętnie rzucił tę kartę na stół. No to pan ma pecha, doktorze, no. W Londynie są już pańskie akta. Moje uwagi na temat tej sprawy, dowody w postaci zatrutych owoców, stonogi i rozbitego samochodu zostały wciągnięte do akt. Podobnie jak nazwiska panny Hunki i panny Taro. Ktoś na jamajce posiada instrukcję, gdybym w ciągu trzech dni nie wrócił z krabkei, że należy otworzyć mój raport i podjąć stosowne działania. Bąd zamilkł. Twarz doktora no była nadal kamienna. Oczy i usta ani drgnęły, tylko żyła szyjna pulsowała równo. Bąd pochylił się. Ale z powodu dziewczyny. I tylko z jej powodu, doktorze. No, proponuję pewien układ. Powiedział spokojnie. W zamian za nasz bezpieczny powrót na Jamajkę damy panu tydzień czasu. Będzie pan mógł zabrać kopertę ze znaczkami i uciec samolotem. Wyprostował się. Czy to pana interesuje, doktorzyno? No.